z księgi Melachiasza, ze Starego Testamentu, od pierwszego rozdziału. Księga Malachiasza, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Wyrocznia słowa Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszałem jego góry. Jego dziedzictwo wydałem na łup wszelakom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę. I nazwą ich krajem bezczeństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą tak oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzie jest bojaźń przeze mną? Mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty i jeszcze się pytacie, czym go znieczyściliście? Czy tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić, gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe? Czy nie ma w tym nic złego? Czy ofiarujecie to, co kluwe i chore? Czy nie ma tego w nim nic złego? Spróbuj, złóż to swojemu namiestnikowi, a zobacz, czy przyjmie to łaskawie, lecz czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Oto teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad z wami zmiłował. Od was to zależy, czy może On okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam na was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara w waszej ręki. Gdy od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się na czyste ofiary. Amen. Lud izraelski po bawochwalskim ofiarowaniu, którym uczynił, sprowadził lud w niewolnictwo i czekał na powrót, który rzeczywiście przyszedł i Bóg w cudowny sposób powrócił go, pobłogosławił go, wzrósł go, dał mu możliwość, aby mógł wybudować znowuż Jeruzalem, świątynię i dał mu obietnice wielkie, na wielkie błogosławieństwa. I lud izraelski czekał, aby zobaczyć błogosławieństwa, ale nie widział, aby się wypełniały. I powoli nadzieja ich opuszczała ich, wiara ich opuściła ich i żale wychodziły z ich serc do ludu. Nie widział to, co Bóg im obiecał, że się stanie. I smucił się i gniewał się nawet też do Boga. Ale Bóg, widząc tą sytuację, nie zostawi ludu bez wytłumaczenia i zawsze Bóg wytłumacza, jest naszym nauczycielem, wytłumacza nam dlaczego. Wytłumacza nam dlaczego po pierwsze i po drugie sposób poprawy. I dlatego wysyła jednego proroka, Malachiasza, mówi się między Słowem Bożym, że to może nie być jego imię, ale to jest jego apostelstwo. Anioł Boga, czyli Melachiasz, anioł Boga. I dał mu wyrocznie, aby pokazać, jak mają wyjść z problemu Izraelici. I teraz idzie do ludu upadłego, nie z grzechu, nie z bawochwalstwa, bo uwielbia prawdziwego Boga, ale upadłego, niemocnego,
zgorszonego, jeden lud, który pyta się, gdzie jest Bóg i gdzie są obietnice Boga. I ile mamy czekać jeszcze? Zaczynały się obietnice Boga mniej więcej 500 i teraz są już w 400. 100 lat przeszło i obietnic Boga lud nie widział. I przychodzi Bóg wytłumaczyć im w szczegółach przyczyny tego. I życzymy, aby nam też Bóg też wyjaśnił, co się tyczy naszego życia. Mówi, ja na początku umiłowałem Jakuba i znienawidziłem Ezawa. I powiedzieli, dlaczego mówiłeś, że mnie, że ukochałeś? Gdzie jest twoja miłość? Gdzie jest pokazana twoja miłość? I dlaczego mówisz, że mówiłeś, że znienawidziłeś Ezawa? I przychodzi Bóg, mówi, że dwóch zniszczyłem, zniewolniczyłem za grzechy ich, ale do Ezafa jest nie do poprawienia sytuacja, bo jego znienawidziłem, ale Jakoba poprawiłem i jest przez cały czas poprawiany, jak chodzenie ludu będzie tak, jak ja chcę. Czyli nie jest to, co Bóg czyni, ale ma do czynienia, dokąd to prowadzi Bóg. I Bóg chce, ma dobry plan z nami. Ma dobry plan z każdym z osobna z nas. Ma dobry plan. Dobry plan ma dla Kościoła. Dobry plan ma dla naszych rodzin. Dobry plan ma dla naszych osobistych wzywań, bo ukochał nas wieczną miłością. Zaprosił nas miłosierdzią, pokazał nam oblicze Jezusa Chrystusa, przyjęliśmy Chrystusa i powiedział, że jesteśmy Jego dziećmi. I jako dzieci, dziedzice Jezusa Chrystusa, z wynikiem, że plan Boży dla nas jest bardzo dobry. Z odwrotnością, plan Boży dla Ezawa, bo to był człowiek cielesny, nie bał się nigdy Boga, nie czcił Boga i Bóg nie mógł nic czynić i nie mógł z nim współpracować i dobrego planu mieć dla niego. I to jest różnica wielka między Jakubem i Ezawem. Jeden człowiek, Jakub, zwyczajny, spokojny, uniżony, który wzywał wolę Boga, interesował się tym i najważniejsze, że miał strach Boży. I z odwrotnością z Ezawem, który nie liczył się z Bogiem, nie bał się Boga i Bóg nie mógł działać w życiu Ezawa dla błogosławieństwa. Jednak to nie zmieniło sytuacji ludu Izraela, który był potupadły i nadzieja całkowicie stracona. I teraz przychodzi Bóg, przychodzi pokazać drugą przyczynę i tyczy się teraz do kapłanów ludu. Mówi, jak ja jestem waszym ojcem, gdzie jest moja cześć? Jak ja jestem Panem, szósty werset, do kapłanów to mówi. Gdzie jest bojaźń przede mną? Do kapłanów, którzy czczą Boga dzień i nocą. Dzień i noc. Do kapłanów, którzy wypełniają wszystkie obowiązki religijne w świątyni. I zobaczmy, kim był kapłan. Byli ci, którzy ofiarowali na ołtarzu dla Boga, aby wyczyścić grzechy ludu. I to byli ludzie, których Bóg ustawił w jednym dziele wielkim, aby modlili się dla błogosławieństwa ludu, dla wybaczenia i dla błogosławieństwa ludu. I tutaj musimy powiedzieć coś w nawiasie, że nie powinniśmy zapominać, że Bóg ustawił nas kapłanami Najwyższego. I jak Bóg nas
ustawił kapłanami i królami najwyższego, znaczy, że mamy apostolstwo. Mamy apostolstwo i mamy obowiązki. Musimy jako królowie się zachowywać, jak nas uczynił Bóg, i jako kapłanowie powinniśmy się modlić. Powinniśmy ofiarować, wiedząc, tak jak wiedzieli kapłanowie w tym okresie, że mają władzę u Boga. Mają władzę od Boga z związkiem w stosunkach do Boga. Oni byli wyznaczeni, aby przybliżali się do świątyni Boga i ktoś z nich, aby wchodził do miejsca świętego i aby modlił się o wybaczenie ludu. I byli oni, którzy ofiarowali barana i kładli na niego wszystkie grzechy. I byli oni, którzy mieli apostolstwo. Kapłan ma apostolstwo. Ma pracować w dziele Boga, aby mógł Bóg działać. I kapłanie pracowali, ale nie pracowali tak, jak chciał Bóg. Pracowali według swoich myśli i swojej logiki. I zobaczył Bóg, że nawet jak ojciec nie czcili go i jak pan nie bali się go. I kapłanie tego nie zrozumieli. I jakby w ciągu dalszym nie rozumieli tego, nic by się w ich życiu nie działo. Jakby szli w ciągu dalszym, że robimy to, co robimy, czyli czekamy to, co ma Bóg uczynić, nigdy by się nie znaleźli, nigdy by nie zobaczyliby upodobania się Boga. I dlatego przychodzi Bóg poinformować nas i ich. I za każdym razem swoje dzieci. Przychodzi ze słowem, aby poinformować przejrzyście. Raz i dwa przemawia Bóg do ludzi, ale człowiek nie rozumie. I od momentu, jak nie rozumie człowiek, Bóg działa w inny sposób. Prowadzi go do pokoju, że może będzie żałował i może powróci. I widzi, że to jest niemożliwe. I mówi, że jakby był jeden w tych tysiącach, który się przybliży do ludzi i pokaże im wolę Boga. I w Starym Testamencie przemawiał Bóg do ludzi poprzez proroków wiele razy i dziękujemy Bogu, że Bóg przemawia w Nowym Testamencie poprzez Jego ukochanego Syna. I jak mówi, przemawia Syn Jego, wszystkie rzeczy są przejrzyste. Ale to, co ma znaczenie, jest nie, że przemawia Bóg, wytłumacza i prowadzi, ale to, co ma znaczenie, czy człowiek słyszy. I przychodzi teraz Bóg z jednym cudownym sposobem i mówi, widzi wiele, ale nie widzi. Jak zwiążemy teraz Słowo Boże, jest to, że przyjdzie nas strach do nas, że widzimy wiele, ale nie widzimy, że słyszymy, ale nie słyszymy. I bądźmy z cierpliwością, z usprawiedliwieniem, abyśmy się nie rozkoszowali w tym, co Bóg nam obiecuje. I dlatego Bóg wysyła Malachiasza, wysyła Słowo Boże, wy jesteście przyczyną, mówi kapłanom. Jak czytałem to, przestraszyłem się. Tak jakby Bóg mi mówił, że ty jesteś winny. I jak zwiążemy z tym, co mówi Słowo Boże, że wszyscy jesteśmy winni w wielu rzeczach i dlatego jak możesz uciec od tego, że ty jesteś winny? I to tyczy się do kapłanów, kochani bracia. Ilu z nas dzisiaj mamy obietnicę
które się jeszcze nie wypełniły i dlatego powinniśmy jeszcze z większym strachem zważyć na to słowo i z wielką czcią i z bojaźnią powinniśmy wezwać wolę Boga w naszym osobistym życiu. Jest straszną rzeczą, jak Bóg ci przemawia, że ty jesteś winny. Ty jesteś winny, że niezbawione są twoje mąż, twoje dzieci, twoja żona. Ty jesteś winny, że nie pobłogosławiłem cię jeszcze. Ty jesteś winny. Bóg niech nas zachowa. Nie jest to straszne. Nie jest to poważne. Nie możemy powiedzieć łatwo, robisz błąd co do ciebie. Nie wiem, jak się dzieje z innym, ale że ty jesteś winny. Kto może pomyśleć naprzeciwko Bogu, ale powiesz, że nie wiem, co ty mówisz, ale ja nie jestem winny. Jak ktoś myśli o takim czymś, dobrze jest, żeby potępił taką myśl, bo przypadek może być, że jak 1% jesteś winny ty, i dlatego zobaczmy teraz, w czym są winni kapłanie. Ofiarujecie. Wypełniasz ofiary, obowiązki religijne jako kapłanie. Modlisz się, wypełniasz się Duchem Świętym, prorokujesz, głosisz Słowo Boże, pracujesz, ofiarowujesz. Wszystko to czynicie. Ale to, co powinniście szczególnie zważyć uwagę, że ofiarujecie, ale ślepe zwierzę na ofiarę, kulawe i chore zwierzę na ofiarę. Nie te pierwsze rzeczy, nie te najlepsze, nie te, które byś ofiarował swojemu królowi, człowiekowi, bo cię widzi i chciałbyś, abyś miał przychylność jego, ale ofiarujesz to, co masz ponad, to, z czym się nie liczysz za bardzo, że to ofiarujesz, które zdechną niedługo, Bóg niech przebaczy, dlatego, że są ślepe, że są kulawe i chore, ofiarujesz. Ale nie pielęgnujesz się, aby ofiara była przychylna dla Pana. I przypomnijmy sobie tutaj Kaina i Abla. Dwoje ofiarowali. Dwoje byli dziećmi Bożymi. Ale po ofiarze Bóg przyjął ofiarę Abela, a Kaina odrzucił. I zamiast Kain powiedział, dlaczego odrzuciłeś moją ofiarę? Dlaczego, Panie Boże, Panie zastępów? Pogniewał się na Boga, tak jak uczynili teraz oni, tutaj. Co więcej mam uczynić? Słyszałem to często. Co mam więcej uczynić, abyś mnie pobłogosławił? Uczyniłeś tyle rzeczy, że wymagasz błogosławieństwa Boga. Co ale uczynię? Nie możesz znaleźć, co ale uczynisz. Wezwij od Boga, aby ci pokazał. I Kain pogniewał się. I to jest straszną rzeczą, jak człowiek gniewa się na ludzi, ale szczególnie na Boga. Cierpliwość i przebaczanie podoba się Bogu. Nie wytrzymam z moją matką, z moją ojcem, z moją żoną, z moją mężem. Wtedy nie może przyjść człowiek, Bóg, aby ci błogosławił, jak masz swoje serce pełne od tych rzeczy. Czy będziesz się modlił, czy będziesz ofiarował, czy będziesz modlił się dzień i noc, jak masz w sercu te rzeczy, Bóg nie daje znaczenia wcale do tych rzeczy. Nie ma wytłumaczenia, bo sprawiedliwie się gniewam. Jest dobrze, jak się gniewasz. Nie jest dobrze. Ofiara kapłanów nie była
przychylna w oczach Boga. I wynik tego wielka złość, wielka zła, nie tylko dla kapłanów, ale dla całego ludu, bo kapłanowie mieli szczególne miejsce w oczach Boga. I pomyślcie teraz, ojciec, który jest głową rodziny i żony wobec Boga, jak narzeka i wtedy nie będzie błogosławieństwa. Matka, jak narzeka na swojego męża, na swoich dzieci i czeka, aby znalazł błogosławieństwo od Boga. Nigdy się nie stanie to. Dlatego, bo ofiara jest narzekaniem. I dlatego, co mówi Słowo Boże? Masz coś w twoje serce? Masz przeciwko coś do brata? Zatrzymaj się, nie ofiaruj swojej ofiary. Bo ta ofiara jest nic nieznacząca, nie będzie miała żadnego wyniku. Idź naprzód, ułóż, poukładaj, pouporządkowuj swoje serce i chwała Bogu dzisiaj krwią Jezusa Chrystusa, abyś mógł z czystym sercem zobaczyć obliczem Boga. Wy jesteście winni, mówi kapłanom, bo nie zważacie na ofiarę swoją. Nie jest tak jak tu Abel i nawet nie są tak jak Kaina, że co znajdę, oddam. Ale ofiary wasze są z tych najgorszych rzeczy. I przychodzi Bóg teraz i mówi nam, że dlatego, że z was jest, wy jesteście winni i w 10 wersecie niechby znalazł się między wami ktoś, kto by zamknął bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Aby ktoś wam mógł powiedzieć, zatrzymajcie się, nie ofiarowujcie więcej. Inne jest coś, co powinniście naprzód uczynić. Co innego, na co innego powinno rzucić wasze serce. Nie powinniście zwrócić uwagę na coś innego. Dlatego nie mam w was upodobania, mówi Pan Zastępów. Nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Nie przyjdę z miłosierdziem i z upodobaniem. Życie twoje będzie się toczyło w dół. Jak dzisiaj nie powiemy, że chociaż jak nie rozumie wiele rzeczy, Boże, Panie, jesteś sprawiedliwy. I to jest dzisiaj, dzisiejsza wiadomość od Boga. Jak ładną rzeczą jest, jak zawsze dajemy rację Bogu. Rację masz, bo Panie. I to odwrotnością jest to, ja mam rację, Panie. Ale poprawnie jest, że Ty jesteś poprawny, a ja jestem nic niewarty. Daj mi mądrość, abym bał się Ciebie, Boga żywego. I to jest ładna wiadomość. Daj mi mądrość, abym mógł się Ciebie bać, abym mógł Cię czcić, abym się liczył z Tobą, abym nie patrzył na Ciebie jak na jednego niewidzialnego, ale aby ofiara moja była taka, aby dawało mi przychylność Twoją. I chcę przeczytać dwa wersety. Psalm 115, werset 11. Z Księgi Psalmów, Stary Testament, Psalm 115, 11 werset. Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu. On jest pomocą i tarczą ich. Pan pamięta o nas. Będzie błogosławił domowi Izraela. Będzie błogosławił domowi Arona. Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, zarówno małym, jak i wielkim. Kim jest człowiek, któremu Bóg po pierwsze jest pomocnikiem, po drugie tarczą i po trzecie błogosławionym
wszelką błogosławieństwem. Jest człowiek, który ofiarowuje, tak jak kapłanie. Jest to człowiek, który modli się, pości, prorokuje. Słowo Boże mówi, że nie. Jest człowiek, który czci Boga, który boi się Boga. Jest człowiek, który ze strachu, z bojaźni Boga ma nadzieję w Panu. Jest człowiek, który boi się Pana i który ma radość z przykazań Boga bardzo. I jest to człowiek, który z bojaźni Boga idzie dokładnie w woli Bożej. Bojaźń Boga prowadzi go poprzez Słowo Boże, aby miał przychylność Bogu, od Boga. I dlatego lud izraelski w tym okresie nie miał ani pomocy Boga, ani błogosławieństwa Boga, ani nie był tarczą Boga. I przyczyną były kapłanowie, którzy mieli apostolstwo, którzy mieli władzę, którzy byli usprawiedliwieni, aby ofiarowywać ofiary i przebaczania u Boga, ale to wszystko było bez bojaźni Boga, bez strachu Boga, z narzekaniem. I my dzisiaj chcemy wezwać od Boga, aby był pomocnikiem naszym, tarczą naszą i aby nas błogosławił we wszystkim. I jedną rzecz powinniśmy uczynić, powinniśmy wezwać. Panie Boże, daj nam taką mądrość, abyśmy mogli iść z bojaźnią Twoją zawsze. Amen.